Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach i serdecznie witam moich i państwa gości, którymi są pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Witam pana posła, pana redaktora i wszystkich państwa. I pan poseł Paweł Szramka, dobry ruch, panie pośle, kłaniam się również, dzień dobry. Dzień dobry, również wszystkich witam. Panowie, to już wiemy, że wybory odbędą się 15 października. Ogłosił to prezydent Andrzej Duda. Decyzja oficjalna, więc i oficjalnie rozpoczyna się kampania wyborcza. Pytanie, czy będzie to intensywny polityczny czas dla wszystkich ugrupowań, dla Prawa i Sprawiedliwości? Na czym Prawo i Sprawiedliwość skupi swoją uwagę, pan poseł Grzegorz Lorek? Panie redaktorze, panie pośle, szanowni państwo, oczywiście, że tak, chociaż ja się boję, że ta kampania ze względu na sytuację, która jest z naszą wschodnią granicą, będzie pełna fake newsów, będzie obfitowała bardzo dużo nieprawdziwych wiadomości. Mamy z tym już do czynienia. Ja codziennie dostaję przynajmniej minimum 2 SMS-y z jakimiś portalami social mediów, które podają po prostu rzeczy nieprawdziwe. Czasami reaguję, czasami w ogóle trudno z tym dyskutować, bo to tak absurdalne. Ja przytoczę, wczoraj dostałem SMS-a, gdzie ktoś powołuje się, że przedwczoraj był Sejm i uchwalił takie, a nie inne prawo. No, szanowni państwo, dla mnie jako posła to można powiedzieć, że to jest taki fake news bardzo poważny, ale no widzimy, co się dzieje wśród ludzi, widzimy, jak sytuacja na wschodzie dotyka, porusza ludzi. I to wszystko powoduje no takie, a nie inne rzeczy, które będą niestety w kampanii, pomimo że ja bym tego nie chciał i pomimo że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby rozmawiać o programie, chciałoby zaprezentować swój program, chciałoby rozmawiać o Polsce, no będziemy mieć z tym do czynienia na pewno. Z drugiej strony, panie pośle, ja tutaj jeszcze dopytam w pewien sposób. Ten początek kampanii wyborczej dla Prawa i Sprawiedliwości dosyć, mam wrażenie, taki zaskakujący, no bo zmiana na ważnym stanowisku ministra zdrowia, pan Adam Niedzielski złożył rezygnację, pan prezydent tę rezygnację przyjął pan premier Mateusz Morawiecki. Nowym ministrem ma zostać pani poseł Katarzyna Sójka. Jak pan to ocenia, panie pośle, jako taki początek kampanii wyborczej w zasadzie? Panie redaktorze, to powiedział wyraźnie premier Mateusz Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość zawsze reaguje w sposób bardzo twardy wobec swoich własnych szeregów. Rzeczy albo słowa, które wypowiedział pan były minister już, były nacechowane odpowiedzią na fake newsy, które się pojawiały w różnych mediach. Natomiast popełnił przy tym pewien błąd, który my byśmy nie chcieli, bo dla nas najważniejszy jest pacjent, najważniejszy jest człowiek, najważniejsi są ludzie. I decyzja była podjęta natychmiast. Nie ma, jak to potocznie się mówi, przeproś. Musimy być konsekwentni w swojej polityce. Wszyscy jesteśmy równi wobec państwa, wobec naszych wyborców. Decyzja taka, nie inna musiała być podjęta. Można powiedzieć, że trzeba było rozwiązać problem i skupić się na kampanii wyborczej. Jaki pomysł na kampanię wyborczą ma pan poseł Paweł Szramka i dobry ruch? Panie redaktorze, szanowni państwo, na chwilę obecną jeszcze nie wiem, czy w ogóle będę startował w najbliższych wyborach. No to tak niewiele czasu zostało, panie pośle, na to zastanawianie się. Dwa miesiące w zasadzie kampanii. Trwają rozmowy, są to rozmowy za zamkniętymi drzwiami. Ale takie koalicyjne, rozumiem, że szukacie ewentualnego partnera. Panie redaktorze, Dobry Ruch jest partią, która myślę ma przyszłość, ma wielu świetnych ludzi, ekspertów, praktyków i myślę, że w Sejmie ta partia by się przydała. Natomiast przez te kilka miesięcy od powstania nie byliśmy w stanie tak przebić się do mediów i tak przebić się do świadomości społecznej, żeby wystartować samodzielnie. Dlatego to z kim rozmawiacie? Oczywiście trwają takie rozmowy, panie redaktorze. Widzę, że usilnie ciągnie mnie pan za język. Natomiast delikatnie są to rozmowy za zamkniętymi drzwiami, a ja jestem dżentelmenem, to nie będę takich rozmów wyciągał przed kamery. To inaczej, panie pośle, po drodze wam z Lewicą?
Po drodze nam z tymi ugrupowaniami, które będą szanowały nasze postulaty, a jak zainteresowani wiedzą, dla nas liczy się wolność gospodarcza i społeczna i profesjonalizm w zarządzaniu państwem. No właśnie, tutaj tak myślę, że bliżej do trzeciej drogi, ale wybrnął pan poseł. Pójdźmy dalej w takim razie, jeżeli chodzi o naszą rozmowę, jeszcze dotyczącą kampanii wyborczej, czy terminu tych wyborów. Donald Tusk podczas... Mógłbym się odnieść jeszcze do ministra Niedzielskiego, do odwołania. Tak, proszę. Tu się zgodzę z panem posłem, że oczywiście był problem, trzeba było rozwiązać i Prawo i Sprawiedliwość sprawnie rozwiązało ten problem, odwołując ministra Niedzielskiego. Natomiast już nie zgodzę się z tym, że jest ugrupowanie rządzące tak bardzo konsekwentne w tym, że jeśli ktoś podpadnie, to nie ma litości, bo chyba to zależy od tego, o jakim polityku mówimy, bo myślę, że jeśli weźmiemy na tapet Ministerstwo Obrony Narodowej, to było kilka wtop ostatnio. Mieliśmy helikoptery, mieliśmy rakietę, mieliśmy balony, a mimo to włos z głowy nikomu nie spadł. I nawet nie mówię już o samym ministrze obrony narodowej, ale nie wskazano odpowiedzialnego za te błędy i nikt właśnie tych konsekwencji ani politycznych, ani kadrowych, czy też nawet prawnych nie poniósł. Więc zachęcam, żeby jednak tak samo sumiennie podchodzić do każdego resortu, a nie tylko tego, gdzie ministrem jest ktoś, kto nie jest tak bardzo zakorzeniony w partii rządzącej. Drodzy panowie, tutaj mamy kolejną informację ze strony Donalda Tuska podczas wiecu partyjnego w Legionowie. Donald Tusk pobawił się trochę w poetę i mówi, że Rym jest prosty, tak jak proste jest nasze wspólne przesłanie. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Tak mówi Donald Tusk. Jak na te słowa odpowie pan poseł Grzegorz Lorek? Wie pan, panie redaktorze, to jest... bitwa o wizję Polski. Czy ta Polska ma się rozwijać tak jak w tej chwili, czy ma być Polską solidarną, czy też ma być to klamka niemiecka, która skutkowała potwornymi błędami, zwłaszcza w polityce gazowo-energetycznej. Czy to ma być prywatyzacja naszego sektora przetwórczego, lasów państwowych, czy to ma być prywatyzacja firm energetycznych. Kiedyś chciano sprywatyzować Lotos. Tu pobliski Bełchatów był przygotowany do prywatyzacji spółek. To jest odpowiedź, którą muszą sobie postawić Polacy. Czy chcą powrotu do podwyższenia wieku emerytalnego, czy chcą powrotu do polityki pana Webera Unii Europejskiej, czy chcą powrotu do państwa liberalnego, państwa, gdzie olej napędowy przejeżdżał przez granicę i każdy mógł go sprzedawać, co działało przeciwko państwu polskiemu, przeciwko Orlenowi, czy też chcą państwa socjalnego, państwa silnego. Ja tu się z panem posłem nie zgodzę, nie słyszałem, żeby ktokolwiek w resorcie obrony Litwy za to, że wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy śmigłowiec, został dymisjonowany. Nie słyszałem także, żeby z Departamentu Stanu ktokolwiek został odwołany, gdy dwa balony przeleciały, a tylko jeden zestrzelono. Nie słyszałem, żeby w Ministerstwie Obrony Szwecji został ktokolwiek zdymisjonowany na skutek przekroczenia, czy to na Morzu Bałtyckim, czy w powietrzu sił rosyjskich. Więc odróżniajmy rzeczy i prowokacje od niezamierzonego błędu, bo to są bardzo istotne rzeczy. Natomiast, no, szanowni państwo, my zaproponujemy za chwilę pewne nowe rozwiązanie dla naszych wyborców. Różnimy się tym wszystkich od pozostałych partii politycznych. To znaczy, jakie nowe rozwiązanie, panie pośle? Dokończę, że my to realizujemy. Jakie będą przed nami, jest konwencja programowa. Za kilka tygodni ta konwencja pokaże program Prawa i Sprawiedliwości na następne 4 lata. A jak to powiedziałem wcześniej, różnimy się tym od wszystkich i dlatego nas się boją, że my to zrealizujemy. Panowie, to kolejny wątek w naszej rozmowie dotyczący wyborów parlamentarnych, no bo cały czas pewnym problemem dla opozycji, dla paktu senackiego jest mecenas Roman Giertych, no bo
Prawie nikt pana mecenasa Romana Giertycha nie chce. Dlaczego mówię prawie? O tym za chwilę to się wyjaśni. Natomiast to, że nie ma takiego tematu, nie ma naszej rekomendacji, mówią PAP, parlamentarzyści i przedstawiciele wielkopolskich struktur PSL-u, Lewicy, Polski 2050. Te ugrupowania mają takie stanowisko w tej sprawie, jeżeli chodzi o Wielkopolskę przynajmniej. No a z drugiej strony padają takie słowa ze strony pana Jana Grabca w Radiu Z. Roman Giertych jest kontrowersyjnym politykiem, ale w ostatnich 8 latach można powiedzieć, jak rzadko kto trafiał w sedno, jeśli chodzi o krytykę PiSu. Przecież cała afera z dwiema wieżami, z budową nowoczesnego biurowca, wszystkimi tymi machlojkami przy okazji podejrzenia wręczenia łapówki. To wszystko wyświetlał Roman Giertych. Jako osoba, która współpracowała z Kaczyńskim, będąc wicepremierem rządu, wie bardzo dużo o tym, jak wygląda realna polityka po stronie PiSu. Myślę, że przydałby się na polskiej scenie politycznej. Natomiast oczywiście jest tak, że startowanie w ramach Paktu Senackiego wymaga zgłoszenia. Nie wiem, jak to się ostatecznie rozstrzygnie, ale myślę, że ta krytyka, którą dziś słyszymy z wielu stron Romana Giertycha za ostatnie 8 lat, jest niesprawiedliwa. To skoro tak pięknie mówi pan Jan Grabiec na temat Romana Giertycha, dlaczego Platforma Obywatelska po prostu nie weźmie na swoje barki tej kandydatury, pan poseł Paweł Szramka? No to jest pytanie do liderów Platformy Obywatelskiej. Ja nie jestem w kontakcie. Ale obserwując to całe zamieszanie, nie dziwi to pana? Myślę, że wszystkie ugrupowania, które wchodzą w skład Paktu Senackiego, w jaki sposób doceniają, można powiedzieć, postać Romana Giertycha i uważają, że byłby on wzmocnieniem. Chyba poza Lewicą. No, może poza Lewicą, bo oni faktycznie dosyć często krytycznie się odnosili. Natomiast myślę, że wszyscy zdają sobie sprawę, że nie zawsze te przesłanki merytoryczne biorą górę, a przede wszystkim to, że ktoś jest rozpoznawalny, że dał się poznać jakoś bardziej w mediach i tak dalej. I to może przesądzić, czy dana kandydatura jest dobra, czy niedobra. Mamy to samo przecież w Sejmie, że często do Sejmu wchodzą osoby, niekoniecznie te, które najbardziej, najciężej pracują, są uczciwe, sumienne, ale te, które po prostu przebijają się w mediach, które są głośne, które krzyczą, wyzywają, plują i tak dalej, bo to się niestety do mediów przebija. Myślę, że ja i pan poseł chcielibyśmy, żeby trochę to się zmieniło, żeby jednak taka sumienna praca była lepiej oceniana i lepiej chwytała. Ale niestety to nie chwyta i media doskonale to wiedzą i te nagłówki, często nie mające wiele wspólnego z treścią późniejszego artykułu, często mają za zadanie tylko i wyłącznie przyciągnąć widza informacją, która niewiele da, bo to, że ktoś kogoś wyzwał, to, że ktoś zrobił coś kontrowersyjnego, to nie wpłynie za bardzo na interes naszego państwa, natomiast już nazwisko takiej osoby gdzieś tam się mieli w tych mediach i staje się rozpoznawane. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś obawy wobec startu mecenasa Romana Giertycha, czy to z list Paktu Senackiego, czy też jako kandydat niezależny, jak pan patrzy na to całe zamieszanie i ten pewien polityczny chaos wokół tej postaci, narastający w ostatnich tygodniach, pan poseł Grzegorz Lorek? Na pasku widzimy taki napis: Giertych niemile widziany w Senacie. Ja bym to uzupełnił: Giertych niemile widziany na czwartym piętrze w siedzibie pewnej partii, bo tak się mówi w kulorach sejmowych. Tą partią jest Platforma Obywatelska. No, łatwo było grać, wykorzystywać siebie nawzajem, ale już gorzej poprzeć lub umieścić na liście. Dosłownie w kuluarach sejmowych panowie z Platformy woleliby nie mieć tego pana pod swoim szyldem i mają z tym problem, jak to rozwiązać. Co do Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, my musimy się skupić na własnej pracy, na pracy każdego, który będzie startował, czyli posła, senatora. Jeżeli przeprowadzimy tę kampanię w sposób dobry, to znaczy przekażemy swój program, dotrzemy nie tylko do dużych społeczności, ale do każdego pojedynczego człowieka, to jest ten spokojny wynik. Panie pośle, uważam, Senat jest do odbicia dla Prawa i Sprawiedliwości? Tak, Senat jest do odbicia. Wybory polegają na tym, że jeżeli dotrze się do tej osoby, jeżeli się przekona, w każdym aspekcie są szanse. No oczywiście są sytuacje, które są poza, bym powiedział, wpływem pojedynczego Panowie. Posła. Kolejne szanse na wypowiedź na naszej antenie za chwilę. Po krótkiej przerwie zachęcam naszych widzów do pozostania z nami, bo widzimy się w tym samym składzie, tylko inne gorące pytanie postawimy na naszej antenie.